wtorek, w piękną datę dzisiejszą 22.02.2022. Bardzo serdecznie witam Słowem Bożym z Księgi Sędziów z 5 rozdziału i z listu apostoła Pawła do Filipian z 4 rozdziału. Czytamy tam: słuchajcie, królowie, przysłuchujcie się, książęta. Ja, Panu, ja śpiewać będę, grać będę Panu, Bogu Izraela. Apostoł Paweł pisze: wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Moi drodzy, jednym ze sposobów zwiastowania Ewangelii jest śpiew i muzyka. I chyba nie ma kraju ani narodu, gdzie śpiew byłby zupełnie nieznany. Nawet wśród plemion najbardziej prymitywnych, zamieszkujących najdziksze zakątki świata, gdzie nie dotarła jeszcze cywilizacja, śpiew i muzyka są bardzo popularne. Niemożliwym jest też ustalić, jak dawno człowiek odkrył zdolność do śpiewu. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że śpiew na świecie istnieje tak dawno, jak długo istnieje ludzkość. W dawnych czasach śpiew był częścią kultu religijnego, później też wkroczył w inne dziedziny życia. Obecnie śpiewa się przy różnych okazjach, zarówno tych radosnych, jak i smutnych. Śpiew stał się czymś tak nieodzownym i tak ważnym, że po prostu bez niego nieraz nie wyobrażamy sobie życia. Bez muzyki, bez śpiewu ludzkie życie byłoby monotonne, szare i smutne. W życiu duchowym narodu izraelskiego pieśń od samego początku zajmowała zaszczytne miejsce. Utrwalone na kartach Biblii psalmy, hymny pochwalne budzą w nas zachwyt i zdumienie. Siła i moc wypływająca z pieśni pomagała narodowi izraelskiemu przetrwać długą i ciężką niewolę babilońską. W dziejach chrześcijaństwa pieśń odgrywała i nadal odgrywa bardzo ważną rolę. Przyjście na świat Zbawiciela zostało ogłoszone hymnem aniołów. Pieśń dodawała otuchy chrześcijanom w czasie prześladowań i cierpień, które musieli znosić. Pieśń posiada wielką moc, bardzo łatwo może zmienić nasz nastrój wewnętrzny. Słuchając pięknych melodii, odpoczywamy, przenosimy się w inny, lepszy świat, łatwiej zapominamy o rzeczach przykrych albo też o rzeczach smutnych. I pozwólcie, drodzy, że teraz zagram jedną zwrotkę pieśni Bliżej, o Boże mój, a przy okazji też zachęcam do zaśpiewania. Pieśń wybrałem celowo, ponieważ związana jest z nią pewna historia. Melodia tej pieśni brzmiała w bardzo niezwykłych warunkach i okolicznościach. Odegrała ją orkiestra pokładowa w czasie zagłady statku pasażerskiego Titanic. W kwietniu 1912 roku wyruszył w swój pierwszy rejs z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku statek pasażerski pod nazwą Titanic. Był on na owe czasy szczytowym osiągnięciem i prawdziwym cudem techniki okrętowej. Zdawało się, że wszystko z największą dokładnością i precyzją zostało przewidziane i zastosowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pasażerom. Uznano Titanica za najbardziej bezpieczny statek, który w żaden sposób zatonąć nie może. Większość jego pasażerów stanowili ludzie znani i zamożni, którzy wyruszyli w podróż jedynie dla samej przyjemności. Wesoło bawiono się w luksusowych salonach, przy dźwiękach wspaniałej orkiestry,
A dla lepszego zademonstrowania całkowitego bezpieczeństwa statku obrano najbardziej niebezpieczną trasę przebiegającą przez sferę dryfowania gór lodowych. I podczas rejsu ze wszystkich stron napływały ostrzegawcze meldunki, w których sygnalizowano o grożącym niebezpieczeństwie i zalecano zachowanie najwyższej ostrożności. Nikt jednak nie reagował na żadne przestrogi, wszyscy beztrosko bawili się, przekonani, że po prostu statek ten zatonąć nie może. I w momencie najmniej spodziewanym, wśród nocy nastąpiło nieszczęście. Statek zderzył się z potężną górą lodową. W pierwszej chwili wiadomość o katastrofie uznano po prostu jako jeszcze jeden trik rozrywkowy. Statek jednak naprawdę zaczął tonąć. Wydano więc rozkaz opuszczenia okrętu i zajęcia miejsca w łodziach ratunkowych. Nikt się nie spieszył, gdyż wszyscy tutaj tak dobrze się bawili, tak dobrze się czuli, a w dodatku wciąż byli przekonani, że ten statek po prostu nie zatonie. I kiedy w końcu uświadomiono sobie powagę powstałej sytuacji, zapanowała niesamowita panika i chaos. Ludzie, którzy jeszcze przed chwilą bawili się, teraz miotali się w rozpaczy i w trwodze. Orkiestra, która przez cały czas grała skoczne melodie do tańca, nagle zmieniła swój ton. Na tonącym statku zabrzmiała pieśń "Bliżej, o Boże mój". Melodię podchwyciła część pasażerów, gdyż wszyscy zdawali sobie sprawę z beznadziejności swojej sytuacji i wiedzieli dobrze, że nie ma ratunku. Tą pieśnią wołali do Boga. Pasażerowie i załoga byli w ostatniej chwili przekonani, że Titanic zatonąć nie może. Ale ta bezgraniczna ufność i pewność tym razem okazały się zgubne. A czy dzisiaj, drodzy, też wielu nie myśli i zachowuje się jak pasażerowie Titanica, przekonani, że nic im nie grozi? Często nawet jeśli ze wszystkich stron napływają ostrzegawcze meldunki, to przecież i tak nikt tym się nie przejmuje. Bóg z wieloma sposobami ostrzega ludzi o grożącym niebezpieczeństwie. Wszystko to jednak w żaden sposób niejednokrotnie nie dociera do ludzkiej świadomości. Czy należy szukać pomocy, wołać do Boga, gdy jest trwoga? Gdy znajdujemy się może w sytuacji bez wyjścia, kiedy przygniecie nas swoim ciężarem jakieś nieszczęście? Czy nie lepiej jest być blisko Boga w każdej sytuacji życiowej, dzielić z Nim nie tylko ból i łzy, ale także każdą radość? Niech więc słowa tej pieśni staną się naszym mocnym postanowieniem. Bliżej, o Boże mój, chcę Ciebie być. Niech stanie się także naszym pragnieniem i naszą modlitwą. Życzę wszystkim dobrego wtorkowego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.